Niewielu polskich aktorów ma szansę zaistnieć na wschodnim rynku. O zachowaniu równowagi i życiu w dwóch światach naraz już za chwilę. Paweł Deląg. Podróże, teatr, film, serial, a obok tego jeszcze normalne życie. Jak ci się udaje znajdować równowagę, czy ją znajdujesz? Równowaga de facto jest naszym stanem naturalnym, o którym żeśmy zapomnieli, albo gdzieś by, albo zgubiliśmy, albo nawet nie wiemy o tym, że ona jest. Czyli dla mnie równowaga to jest życie w harmonii. Żyjesz w harmonii? Sam ze sobą? No, skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że żyję non-stop, ale zdarza mi się, że jestem w stanie uzyskać ten stan ducha. Właśnie widzę, że go masz. Nie jest bardzo dobrze. A co w takim razie wyprowadza? Ale równowaga to nie znaczy wcale na przykład, nie wiem, nudno, ale taki spokój. Wydaje mi się, że z równowagą jest bardzo często związane po prostu poczucie takiej wolności i też na pewno poczucie humoru. Myślę, że równowaga to jest przede wszystkim uśmiech, naturalna życzliwość i skłonność do optymistycznego, że tak powiem, postrzegania rzeczywistości. Ja myślę, że równowaga, że w równowadze również drzemie potężna siła, kreatywna, ponieważ w stanie równowagi albo takiej harmonii jesteśmy znacznie mocniejsi, znacznie silniejsi i to jest taki moment, kiedy możemy podjąć na przykład decyzję, co chcemy w życiu robić, albo jeżeli mamy jakieś zadanie do zrealizowania, to myślę, że potrzebujemy taki moment jak gdyby pewnego balansu, wyciszenia, uspokojenia, koncentracji. Medytacja w tym pomaga. Zaraz cię zaczaruję. I w tym momencie jesteśmy, możemy być znacznie bardziej skuteczniejsi. Szczególnie w takich zawodach, jakie uprawiasz ty, uprawiam ja, myślę, że to bardzo jest nam pomocne po prostu i powiedziałbym nieodzowne. Zastanawiam się, czy były jakieś takie role, z których ciężko było ci się wydostać i z powrotem stać się tym Pawłem? Wiesz co, wydaje mi się, że wszystko jest dużo bardziej prozaiczne. Nasz zawód to jest przede wszystkim stres. Jednak. I trema. Mhm. I chociaż nie wiem, ile lat bylibyśmy w tym zawodzie i jak bardzo zaawansowani bylibyśmy warsztatowo, albo jakimi genialnymi artystami byśmy byli, to nie wierzę w to, że przed wyjściem na scenę wokalista, aktor, tancerz nie czuje mocne przyspieszenie uderzenia serca. Nie jest to stan naturalny, prawda, że znajdujemy się po drugiej stronie, kiedy ktoś nas ogląda, ocenia i albo akceptuje, bądź też nie akceptuje, więc de facto ten zawód też polega na tym, że chcemy być bardzo akceptowani i pracujemy po to, żeby nas tak naprawdę szanowano i lubiano. Ale pamiętasz właśnie, kiedy wszedłeś tak bardzo w jakąś postać, że ciężko ci się z nią było rozstać? Nie mam takiego problemu, że coś wszedłem, a potem nie mogę z tego wyjść. Ale są projekty, które mogą być szczególnie ciężkie i szczególnie trudne i one pociągają za sobą bardzo duży wewnętrzny wysiłek, mentalny wysiłek i wręcz czasem fizyczny. Teraz na przykład zrealizowaliśmy, bo już premiera się odbyła, ale to nie jest projekt zamknięty. Wyobraź sobie, że wróciliśmy po 22 latach od momentu, kiedy zagraliśmy spektakl dyplomowy w Szkole Teatralnej w Krakowie w 1993 roku. Do tego samego. Wróciliśmy do tego samego. Wtedy naszym opiekunem, naszym mistrzem i naszym reżyserem był Krystian Lupa. Krystian się zgodził na to, żeby spróbować jeszcze raz zajrzeć, wdepnąć, wejść do tej samej rzeki. Premiera odbyła się 28 kwietnia. Wczoraj wieczorem miałem spektakl. I było to 6 miesięcy intensywnej pracy, ale takiej pracy, która wymagała przebudowania wielu rzeczy, nie tylko u mnie, ale u moich kolegów, bo wiele osób na przykład odeszło z zawodu. Ale my żeśmy się na nowo spotkali i ponieważ to było wyzwanie dla nas wszystkich, myślę, że dla Krystiana tak samo, żeby się spotkać z taką grupą, pracowaliśmy w trochę niezwykłych warunkach.
gdzie wielokrotnie właśnie to wołanie o równowagę, wołanie o znalezienie odrobiny takiego balansu, rozluźnienia, zdystansowania się, było trudne. Mieliśmy sytuacje stresowe, krytyczne, konfliktowe. To wszystko działało jakby na ten proces. Na pewno kiedy skończyłem 30 kwietnia pracę, w sensie, że premiera się odbyła, zagraliśmy przedstawienia, byłem wykończony i wypruty. I na pewno potrzebowałem w tym momencie się zbalansować, wrócić do takiego naturalnego stanu. A jak to nie robisz? Na pograniczu wyczerpania. Miłość pomaga. To, że na pewno kogoś kochamy i czuję i potrzebujemy się czuć potrzebni i potrafimy kogoś kochać. To jest myślę, jakaś taka podstawa. Druga rzecz, znajomość własnego organizmu, własnego umysłu i to, że teraz, aha, szalejesz w głowie, nie możesz swojego umysłu uspokoić. No to siądź na dupie i zrób sobie medytację na przykład, albo idź na jogę, albo idź pobiegaj. Medytujesz? Staram się. I dobrze mi to robi, bardzo lubię. No jest naprawdę kapitalny stan. No generalnie balans to jest to wszystko, co działa na nasze zdrowie i mentalne, i psychiczne, i fizyczne. Też. Przeorganizowanie w pewnym momencie jakby swojego życia i zrozumienie, co działa na moje zdrowie, czego ja potrzebuję, co mój organizm potrzebuje, co moja w końcu dusza potrzebuje, jeżeli ktoś wierzy, że dusza jest, czy mój umysł potrzebuje, to powinniśmy być uważni. No, przyjaciel. Przyjaciel. Dużo grasz, ale nie sam, bo twój przyjaciel jest zawsze z tobą, prawda? No teraz nie zawsze, ale był bardzo często. To jest Neo. Jan, no, ma 13 widać, lat, masz tak? Masz 13 lat. Wszędzie go zabierasz. Zabierałem go ze sobą wszędzie. Teraz no, mamy problem zdrowotny. On ma problem zdrowotny, ale to też ja mam problem zdrowotny. No bo kręgosłup niestety siadł. Neo... Gdzie on nie był? On był i w Londynie, był i w Paryżu, i w Moskwie był, i w Kijowie, i nawet w Nowym Jorku. Czyli globtroter. Był globtroterem, absolutnie. I wiesz, rozmawiamy dzisiaj, wiesz, o równowadze i wydaje mi się, że zwierzęta i jest to element, istota, która nam bardzo pomaga. Zawsze miałem dużą słabość do psów i oczywiście nie mogę sobie pozwolić na wielkiego psa, ale okazuje się, że w takim małym ciele jest wielki pies, bo to jest naprawdę wielki przyjaciel. No i teraz wie o tym, że o nim mówimy. To jest kapitalna taka rzecz o zwierząt, psów, że one potrzebują naszej obecności. One potrzebują z nami być. On na wszystko się godzi, by tylko razem... Byle tylko tak. Być razem. No. I była ręka do głaskania. Tak. Paweł, a jak bardzo inny jest ten dzisiejszy Paweł Deląg od tego, który grał ten spektakl po zakończeniu szkoły? Jak bardzo jesteś innym człowiekiem, jak bardzo jesteś innym aktorem? Nie wiem, ciężko o tym mówić. Wiesz, ja bym zostawiam to komuś innemu jakby do ceny, jak bardzo się zmieniłem albo jestem inny. Wiesz, ja też nie chcę jakoś... przykładać wielkiego znaczenia do tego zawodu, który uprawiamy, wolałbym go traktować jako coś bardzo użytkowego, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że kiedyś myślę, że aktor miał taką możliwość bycia nawet kreatorem pewnej jakby rzeczywistości, a w tej chwili stał się bardziej podmiotem użytkowym, coś, co należy użyć w jakiejś produkcji i oczywiście mówię tu bardziej w tej chwili o filmie, o show biznesie, jest narzędziem. I to jest przykre, bo mi się wydaje, że jednak jakby istota tego zawodu, tak jak istota na przykład, nie wiem, zawodu reżyser, polega właśnie na jakby kreacji i umiejętności stworzenia pewnej jakości, za którą gdzieś tam ludzie tęsknią, albo potrzebują, albo podziwiają, szanują, albo ta jakość ich w jakiś sposób uwodzi. Uprawianie tego zawodu, takie, o którym ja myślę, szczególnie w latach 60. miało miejsce, 70., jeszcze w 80. Z Polski to, żeby być konkretnym, no to powiem, nie wiem, nazwisko na przykład, nie wiem, Zbyszka Cybulskiego, prawda?
gdzie... O, tutaj widzę, że mam na koszulce Jamesa Deana akurat. Lubię jego, zrobił tylko 3 filmy, lubię jego filmy. Mam słabość na przykład właśnie do takich postaci, które były postaciami kultowymi, bo one w pewien sposób są jakimś wyznacznikiem, jakimś marzeniem. Jeden z moich reżyserów powiedział, wiesz co, aktor to jest ktoś, kto ma coś do powiedzenia o życiu. Otrzymujesz jakieś prawo, żeby spróbować opowiedzieć historię, żeby spróbować i ja sobie cenię na przykład właśnie takich aktorów, którzy opowiadają swoim życiem, swoimi rolami, filmami, których biorą udział w projektach, na które się decydują, jakiś fragment rzeczywistości, coś chcą powiedzieć. I też na pewno jakbyś głębiej o tym pomyślała, to byś wyłoniła pewną grupę aktorów, oczywiście, którzy niosą pewien message, pewną informację. Ciebie, Paweł, jest bardzo mało w mediach polskich. Ty jesteś super. Szalenie jest ciebie dużo na rynku wschodnim i to nie są przypadkowe role, bo to są duże role pierwszoplanowe w filmach z ogromnymi budżetami. Jak się tam gra? I po co tam się gra? Praca jest, myślę, taka jak wszędzie, wiesz. No, chociaż są takie różnice w odbiorze, w recepcji tego, co robimy. Jakie? Zostaw, on sobie poradzi. Dobra. Mam takie doświadczenie, powiedzmy sobie, mocniejsze z 3 rynków. To jest rynek francuski, rynek polski, rynek rosyjski i ukraiński. Mam wrażenie, że widz ten za wschodnią granicą Polski jest widzem bardziej bezpośrednim. Co to znaczy? Bardziej życzliwym nam, aktorom i bardziej w pewien sposób naiwny, ale w takim w dobrym tego słowa znaczeniu, że potrafi się bardziej zachwycić. My w Polsce i w Europie jesteśmy dużo bardziej zdystansowani, dużo bardziej ironiczni, dużo A bardziej czemu krytyczni. Tak jest? Nie wiem. Może, nie to jest, może to jest kwestia, na przykład pierwsza rzecz, która mi do głowy przyszła, to jakby historyczna, to jest kwestia taka, że chociażby katolicyzm był bardziej osadzony jakby na rozumie, był bardziej krytyczny, a z kolei prawosławie jest... Chodź. Jest. Nysiuk, chodź tu. Zagubiłaś. Chodź, gdzie tam będziesz sobie chodził? Tu sobie siedź. Dobra? Dobra. No widzisz. A prawosławie? A prawosławie jest bardziej, powiedziałbym, idące w kierunku ducha, bardziej w kierunku doświadczenia, mniej definiujące. I tacy też są ludzie stamtąd. I w związku z tym są dużo bardziej intensywni w emocjach na przykład niż my. Ale my się bardziej musimy przekonać do kogoś, żeby w coś uwierzyć. A oni, przynajmniej w moim przypadku wiele razy tak było, że to zaufanie zostało udzielone od razu na dzień dobry. Ale na przykład w porównaniu z rynkiem francuskim też jest szczególna taka cecha, która mi się bardzo podoba i ona mi uwiodła, to są ludzie, którzy uwielbiają rozmawiać o sprawach społecznych, politycznych, religijnych. Dyskutują. Dyskutują. Dyskutują oczywiście przy kolacji, przy winie. Mają też olbrzymi szacunek na przykład do kogoś, kto odniósł sukces, tak? Jest trudno się jakby przebić, ale w momencie, kiedy sukces przychodzi, oni potrafią okazać jakby szacunek. A jaki ty jesteś prywatnie? Jak byś miał siebie określić? Czasami jestem wybuchowy. Nieznośnie upierdliwy, jeżeli chodzi o konsekwencje w stosunku do, nie wiem, na przykład, nie wiem, moich dzieci. Tak? Tak. Jesteś ojcem, który truje? No, który wymaga. Okej. Okay. Generalnie myślę, że może być dobre życie i fajne życie ze mną. Proszę. Tyle. Jaka deklaracja wspaniała. To ja ci życzę bardzo dużo tego balansu w życiu i tej równowagi i życzę ci dalej robienia wielkich rzeczy. I niewielu słów, które muszą paść, żeby to opisać, bo mam wrażenie, że to wszystko świadczy samo o sobie. Dziękuję ci bardzo. Ja dzięki.